spróbuję powiedzieć o programmatic marketing automation. Najpierw trochę o programmatic, potem o marketing automation, a potem co to wszystko ma ze sobą wspólnego. Ja nazywam się Artur Bednarz, reprezentuję firmę Winteractive. My jesteśmy globalnym dostawcą rozwiązań, które firmom działającym w internecie pomagają pozyskiwać nowych klientów, angażować ich na stronie, żeby nie uciekali ze ścieżki zakupowej albo żeby nie uciekali przed konwersją, no i pomagamy zwiększać konwersję na stronach internetowych. Jak wyglądało kupowanie reklamy online jeszcze jakiś czas temu? Przychodził szef do marketera i mówił, że chciałby się widzieć na głównej stronie Onetu albo Interi. Marketer mówił, no dobrze, to w takim razie ja zadzwonię, zapytam, ile to będzie kosztowało i zrobimy sobie może taką reklamę. Później zaczęło być trochę bardziej wesoło, dlatego że do gry weszły agencje interaktywne, weszły domy mediowe, zwiększała się konkurencja. Dodatkowo każda z agencji czy domów mediowych współpracował ze wszystkimi wydawcami, ze wszystkimi stronami, więc żeby mieć pełny pakiet, pełne pokrycie, trzeba było czasem płacić kilka razy za to samo, bo robił się po prostu chaos. No dobrze, no ale od czego mamy komputery? Skoro mamy komputery, to możemy sobie ułatwić to życie. No i można by się było spodziewać, że to będzie wyglądało tak, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia. Tymczasem zaczęło to wyglądać mniej więcej tak. I tutaj się będę posiłkował ściągą. Jak dzisiaj w dzisiejszych czasach wygląda kupowanie powierzchni reklamowej na stronach? Więc tak, użytkownik chce wejść na stronę. Kiedy tylko naciśnie Enter albo kliknie link, ad server spięty ze stroną zapisuje na jego komputerze ciasteczko, dzięki któremu istnieje możliwość zidentyfikowania użytkownika i przypisać go do określonego profilu. Przypisanie profilu odbywa się dzięki danym zbieranym przez platformy DMP i te dane mogą pochodzić od klienta, czyli jakiego rodzaju użytkownicy przychodzą na stronę. Dane mogą pochodzić od partnerów albo mogą pochodzić od jakichś firm zewnętrznych. Żeby stargetować tego użytkownika, pobiera się dane z platformy DSP, która zbiera dane behawioralne o użytkownikach w internecie, czyli jakie strony odwiedzają, kiedy, ile czasu spędzają i co tam robią. Potem do gry wchodzi platforma SSP, która zbiera informacje o dostępnych powierzchniach reklamowych. I niestety ciągle jeszcze jest tak, że to wydawcy, czyli strony internetowe tak, typu Interia czy Onet, do tych platform SSP zrzucają takie powierzchnie, których się nie udało normalnie sprzedać, na przykład do domów mediowych, ale to się zaczyna powoli zmieniać i ta jakość tych powierzchni zaczyna być coraz lepsza. No i teraz to wszystko jest zbierane na platformie Ad Exchange, gdzie odbywa się w czasie rzeczywistym licytacja, kto da więcej za dostępną powierzchnię w danym serwisie. No i zwycięzca, który zdecydował się zapłacić na wyższą stawkę, może zaserwować swoją reklamę albo ze swojego serwera, albo z serwera. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że to wszystko trwa 50 milisekund i odbywa się niewidocznie w trakcie pomiędzy właśnie kliknięciem Enter a załadowaniem strony internetowej. No i reklama jest zaserwowana. Co to ma wspólnego z marketing automation? Standardowa ścieżka zakupowa w sklepie internetowym wygląda tak, że mamy stronę startową, stronę produktu, koszyk, zamówienie, płatność. No i chcielibyśmy, żeby na początku te 100 osób, które wejdą na przykład na stronę sklepu, też skończyło na tej stronie z zakupem. Niestety zwykle bywa tak, że na poszczególnych etapach ścieżki zakupowej coraz więcej użytkowników, potencjalnych klientów odchodzi. Już na samym wstępie odchodzi nawet 40% użytkowników, już generując bounce rate wysoki na stronie. Później coraz więcej odchodzi w trakcie przeglądania strony,
Najgorsze jest to, że nawet 70% użytkowników, którzy już dodali produkty do koszyka, którzy już zaczęli wypełniać formularz zamówienia, porzuca ten zakup i tak naprawdę tylko już niewielka część rzeczywiście konwertuje. Poprzez różne działania marketing automation można spróbować zatrzymywać tych użytkowników na stronie, zwiększając ich zaangażowanie albo dostarczając odpowiednich informacji, albo wchodząc w jakikolwiek inny sposób w interakcję z nimi. W Polsce marketing automation jest głównie kojarzony z mailingami, bo firmy, które specjalizują się w mailingach, gdzieś tam sobie przywłaszczyły trochę ten termin. Tymczasem to marketing automation może odbywać się też nie tylko poprzez skrzynkę mailową, ale także na już bezpośrednio w czasie rzeczywistym na stronie. Można pomagać użytkownikom lepiej znajdować informacje, które szukali, na przykład poprzez wyszukiwarki internetowe, i wtedy możemy redukować bounce rate. Możemy angażować użytkowników, dostarczając informacji albo informować o jakichś promocjach, ofertach specjalnych w trakcie przeglądania produktów. Możemy im pomagać bookmarkować koszyki, to znaczy, że niestety czas potrzebny na zakup coraz bardziej się wydłuża. Dzieje się to dlatego, że jest coraz większa konkurencja, użytkownicy chcą porównać ceny, chcą sprawdzić w porównywarkach, czy ta cena, którą dostał, jest atrakcyjna. Jest dużo dystraktorów, więc jest coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby jednak sobie gdzieś tam zachować ten zakup na, czy też intencję zakupową gdzieś tam na później i ewentualnie wrócić za jakiś czas. No i właśnie przez takie działania wszechstronne marketing automation możemy zatrzymywać tych użytkowników i możemy sobie próbować zwiększać konwersję na stronie. Ale żeby to zrobić dobrze, trzeba poznać swojego klienta, tego klienta, który jest dla nas wartościowy, który jest gdzieś tam zdefiniowany, który jest zdecydowany na to, żeby dokonać tego zakupu. Zwykle na stronie pojawia się tych klientów dużo i oni są różni, mają różne oczekiwania, różne źródła ich przyjścia na stronę są. Różny jest też kontekst, w jakim oni funkcjonują na tej stronie. No i niestety zwykle po czasie orientujemy się, że chyba nie trafiliśmy na tego klienta, na którym nam zależało, albo w nieodpowiedni sposób próbowaliśmy dotrzeć do tego klienta, no bo na przykład nie staraliśmy się go poznać. Dlaczego? Bo brakowało nam danych. Nie potrafiliśmy w odpowiedni sposób wykorzystać danych, którymi obdarzają nas ci klienci, tylko my na przykład nie potrafimy w odpowiedni sposób ich wykorzystać. I te dane są także tym spoiwem łączącym programmatic z marketing automation. Bo skoro mamy już tych klientów gdzieś tam określonych, mamy ich zdefiniowanych, wiemy, jakie jest źródło ich ruchu, wiemy, po co przyjść na naszą stronę, wiemy, jakie są ich zachowania, co ich interesuje. Możemy te dane wykorzystać zarówno właśnie do działań marketing automation, jak i do reklamy. Dlaczego te wszystkie elementy nie mogą ze sobą gdzieś tam funkcjonować spójnie? I oprócz tego, że na przykład będziemy mogli przywrócić tych klientów, czy też zaangażować lepiej tych klientów bezpośrednio na stronę, dlaczego nie możemy też połączyć tego na przykład z retargetingiem, czyli z reklamą, która będzie chodziła za tymi użytkownikami tam, gdzie oni pójdą, w odpowiednim momencie też jakiejś tam dynamiki ich funkcjonowania w internecie i na przykład nie będziemy wyświetlać reklam samochodów przy artykułach o wypadkach samochodowych, chociaż tam na przykład dobrze by się za to sprawdziły reklamy firm ubezpieczeniowych, bo to jest moment, kiedy pewnie wielu z nich się zastanawia. Mówię tutaj właśnie o takim dobieraniu kontekstowym tej treści. No ale jest też tych elementów coraz więcej. Też jeśli chodzi o targetowanie i lepsze jakby sprofilowanie tej reklamy,
Widzimy bardzo często, że zwłaszcza w przypadku komputerów domowych istnieje ciągle takie niebezpieczeństwo, że mąż, który chce zaskoczyć żonę jakimś prezentem i wyszukuje na przykład jakąś ładną bieliznę. Niestety ciasteczko jest ciasteczko przypisane do jednej maszyny, no i często bywa tak, że to żona dostaje na przykład maila albo widzi reklamę sklepów z bielizną, no i niestety już cały misterny plan pali na panewce, a w dodatku może jeszcze być przyczyną jakichś tam problemów małżeńskich. Widać tutaj pułapek jest bardzo dużo, więc to umiejętność odpowiedniego wykorzystania tych danych, odpowiedniego sprofilowania poszczególnych działań jest tutaj bardzo istotne i tutaj nie wystarczy tylko takie czyste, proste czy wręcz prostackie wykorzystywanie ciasteczek przypisania na przykład do jakiejś maszyny, ale to jest też tutaj niezbędna właśnie umiejętność głębszego sięgnięcia do tych danych, którymi dysponujemy i wykorzystania ich w odpowiedni sposób. Rok temu, pewnie nie muszę Wam tłumaczyć, co to jest Super Bowl, za parę tygodni będzie następny finał NFL. Natomiast w zeszłym roku dla wielu osób reklama firmy ubezpieczeniowej, o ile sobie już przypominam, z wykorzystującą postać Waltera White'a wzbudziła jakąś tam małą sensację. Dla innych odbiorców inna reklama była sensacyjna. Natomiast niewiele osób wie, że zeszłoroczne finały Super Bowl były historycznymi z tego powodu. To jest reklama, jak już widać. Nie jest potrzebne. To jest reklama, jak widać, ciasteczek Oreo. I co jest niezwykłego w tej reklamie? Otóż ta reklama była wyświetlana w telewizji w jednym tam wybranym mieście. Była adresowana do określonej społeczności, wybranej jakiejś tam grupy odbiorców. I to była pierwsza na świecie reklama telewizyjna kupiona właśnie w modelu programmatic. Czyli wykorzystując technologię, która głównie gdzieś jest kojarzona z internetem, zastosowano ją do tego, żeby kupić reklamę, czas antenowy, reklamę w telewizji. Podejrzewam, że w tym roku takich eksperymentów będzie więcej. Dodatkowo, co jest bardzo istotne, ponieważ żyjemy w erze wieloekranowości i przeciętny oglądasz telewizji, o ile ogląda telewizję, to równocześnie trzyma oko na tablecie, na smartfonie albo na jakimś innym ekranie. I prawdopodobnie w tym roku będzie coraz więcej takich kampanii, które będą gdzieś tam synchronizowały na przykład serwowanie reklam na stronach internetowych albo w aplikacjach z tym, co się dzieje też w telewizji. Czyli w tym momencie, kiedy na przykład następuje przerwa na reklamę albo coś innego się pojawia, prawdopodobnie użytkownicy, którzy będą widzieć na przykład reklamę samochodów w telewizji, równocześnie będą mieli możliwość już kliknięcia w coś podczas przeglądania na przykład Facebooka albo Twittera. I na koniec przykład z Polski właśnie pokazujący, jak można łączyć display, jak można łączyć programmatic z działaniami marketing automation. To jest przykład kampanii realizowanej dla naszego bardzo dobrego klienta firmy Annabel Minerals, polski producent bardzo dobrych kosmetyków naturalnych, w 100% naturalnych, dla którego równocześnie realizowaliśmy zarówno kampanię właśnie displayową, wyglądającą, to są przykłady właśnie jakichś dynamicznie generowanych kreacji, które pojawiały się użytkownikom, czy też raczej użytkowniczkom, które odwiedzały stronę, ale to była też kampania taka stricte wizerunkowa, więc
bardziej była nakierowana na to, żeby budować jakiś zasięg i świadomość marki. W ciągu 90 dni wyświetliliśmy tę reklamę ponad 6 milionów razy osobom, które odwiedzały zdefiniowane miejsca, na których nam zależało. Niestety nie mogę powiedzieć, ile ta kampania wygenerowała konwersji. Posłużymy się tutaj czynnikiem X, ale on będzie bardzo istotny za chwilę. I równocześnie z kampanią zewnętrzną w serwisach, które sobie gdzieś tam zdefiniowaliśmy i adresowaną do osób, na których nam zależało, prowadziliśmy działania właśnie marketing automation bezpośrednio na stronie i to były zarówno właśnie jakieś aplikacje, grafiki czy okna interaktywne, które na przykład pomagały użytkownikom odnaleźć to, czego szukali na przykład w Google. To były takie top layery, które się aktywowały w momencie jakiejś dłuższej nieaktywności użytkownika na stronie albo w momencie, kiedy on próbował po jakimś czasie opuścić stronę bez konwersji. To były oczywiście spersonalizowane maile także, które docierały do tych użytkowników, którzy na przykład mieli już coś w koszyku, ale nie konwertowali. Jeśli chodzi o efektywność tych narzędzi, to tutaj akurat widać to bardzo fajnie, że open rate mieliśmy na poziomie mailingów, na przykład na poziomie prawie 50%, czyli praktycznie co drugi wysłany mail był otwierany i blisko ponad 37% tych klientów klikało w te mailingi, które otwierali. Jeszcze lepiej sprawowały się takie aplikacje, które działały bezpośrednio na stronie, bo tam ponad 70% osób, które zobaczyły to takie okno z jakąś informacją, zareagowało na nią i połowa z tych osób skonwertowała. I przełożyło się to na to, że dodatkowo oprócz tych osób, które, z tych osób, które przyszły na stronę właśnie dzięki kampanii reklamowej, ponad 4000 osób gdzieś tam zostało zaangażowanych i dzięki tym prostym jakimś interakcjom, prostym aplikacjom udało się zwiększyć jeszcze dodatkowo konwersję o 50%. Czyli to X zwiększyło się jeszcze o 50%. Czyli właśnie poprzez działania marketing automation wspierające to, co się działo dzięki kampanii reklamowej, udało nam się zwiększyć tak zwane ROI z tej inwestycji, czyli lepszy wzrost. I co najfajniejsze w tym wszystkim, to jest to, że w przypadku tych aplikacji rozliczaliśmy się wyłącznie za efekty, znaczy, że nie było żadnego kosztu z góry. Więc jest to rozwiązanie czysto efektywnościowe. Jak obiecywałem, będzie krótko i szybko i dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania, to chętnie odpowiem.